powitam serdecznie naszego specjalnego gościa, pana Bronisława Cieślaka. Witamy. Jak to dawno mówili, zem się ten zgłosi. Dobry wieczór, witam państwa serdecznie, zgłaszam się, ale cóż powiedzieć na początek. No, ja jestem gaduła, w związku z tym chciałbym nie za długo. Bardzo dziękuję pięknie za to zaproszenie. Podobno to jest impreza rokrocznie organizowana, jak zapewnia szef. Pod moim adresem to zaproszenie pewnie, jak się domyślam, wystosowane zostało nie przypadkiem, no bo mam gębę gliny od dawna. Kilkakrotnie zresztą to zaproszenie mnie zaszczycało, ale ponieważ do zeszłego roku głównie mieszkałem w Warszawie, zarabiając na nowy dom w Marcy Porębie rolą detektywa Malanowskiego, skutecznie, bo wybudowałem ten dom w Marcy Porębie, w związku z tym w jakimś sensie jesteśmy zatem krajanami, sąsiadami, bo się tu praktycznie jako emeryt przeniosłem na stałe. No więc jak dotąd z tych poprzednich zaproszeń skorzystać nie mogłem. Malanowskiego produkcja skończyła się z końcem lutego zeszłego roku. Od tego czasu jestem mało aktywnym emerytem. Siedzę w tej Marcy Porębie, karmię tam słonitą sikorki, sarny przychodzą, coś mi tam też wyżerają, no i jest bardzo przyjemnie. Jakbyście państwo przyjeżdżali, serdecznie zapraszam. Miło mi bardzo zatem, dziękuję pięknie za to zaproszenie raz jeszcze. Pozdrawiam, życzę dobrej zabawy i sam na nią liczę. Panie Bronisławie, z okazji naszego dzisiejszego spotkania chcę panu przekazać taki skromny nasz upominek, który cały czas, żeby miał pan wspomnienia z tego dzisiejszego spotkania i co pan spojrzy na ten upominek, że po prostu pan sobie nas jakoś kojarzył z tym. Proszę bardzo. Mój brat, który mieszka w Szczecinie, zaprosił mnie ostatnio na kilka spotkań i tam byłem również w miejscowości Police. Ale rozumiem, że to Police Association trzeba czytać nieco inaczej. Pięknie dziękuję. Ja jako PRL-owski kliniarz nie miałem świadomości, że no, oczywiście polska policja po 1989 roku weszła w takie internacjonalne struktury, no ale tak się stało i dobrze. Niech nasi policjanci, niech tu obecni panowie i wszyscy inni zawodowcy skutecznie ścigają tych rzeźbieszków paskudnych. Mój przyjaciel nieżyjący już reżyser Krzysztof Szmagier, twórca prawdziwy tego starego prehistorycznego 07, mawiał, że my pracujemy po to, żeby służba więzienna nie była bezrobotna i żeby wszyscy źli ludzie, jacy działają w różnych terenach naszego kraju, mieli się podobać. Pięknie dziękuję. Ja również dziękuję, że pan skorzystał z tego zaproszenia. Pierwszego zastępcę komendanta powiatowego Policji w Wadowicach nadkomisarza Marcina Wiśniowskiego. Witam serdecznie komendanta komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej, podinspektora Krzysztofa Szustę. Witam serdecznie zastępcę komendanta komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej, podinspektora Federyka Mancarczyk. Witam serdecznie pana komendanta komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim, podinspektora Pawła Śliscę. Witam serdecznie pana prokuratora rejonowego w Wadowicach, pana Sebastiana Licińskiego. Witam serdecznie również kustosza ojca Azariasza Hesa.
Witam serdecznie burmistrza miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, pana Augustyna Urmantego. No niestety dzisiaj tak się stało, że pan wójt gminy Spytkowice nie dotarł, ale mamy zastępstwo. Również witamy serdecznie pana Adama Latko. Gorąco witam kolegę przewodniczącego regionu IPA Bieszczadzki, Marka Samka. Witam serdecznie przewodniczącego regionu Nowy Targ, Mateusza Kapołkę. Witam serdecznie przedstawiciela regionu IPA Limanowa, Dariusza Ociepkę. Witam serdecznie wszystkich zasłużonych, sympatyków regionu IPA Kalwaria Zebrzydowska. Witam również członków naszego regionu. Jak na wstępie wspomniałem, spotykamy się praktycznie co roku. Jest to nasza już czwarta rocznica powstania regionu IPA Kalwaria Zebrzydowska. Sami, jak słyszycie, no, nasz region jest dość młodym regionem. Mamy dopiero 4 lata, ale w sumie nasza działalność praktycznie rozwinęła się na dość dużą skalę. No, musimy się tu pochwalić wieloma akcjami, które prowadzimy, akcjami profilaktycznymi i w szkołach głównie. Możemy się pochwalić różnymi kontaktami. Praktycznie IPA Kalwaria Zebrzydowska jest rozpoznawalna na każdym kontynencie w świecie. I powiem tak, że jeśli chodzi o plany na przyszłość, no dzięki wam, przede wszystkim naszym członkom, za co serdecznie dziękuję za pomoc. Dziękuję również serdecznie wszystkim osobom zasłużonym i sympatykom, którzy wspierają nas praktycznie co roku, dzięki którym udaje nam się realizować wszystkie cele statutowe. Także jeszcze raz serdeczne dzięki. W ramach tego podziękowania chciałbym poprosić tu gości i wręczyć upominki. Zapraszam pana komendanta Marcina Wiśniowskiego. Zapraszam pana burmistrza miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, pana Augustyna Urmantego. Ojcowie Bernardyni, zaproszeni uczestniczyć według godności urzędu tam drugą. Pragnę serdecznie panu przewodniczącemu podziękować za zaproszenie na tę dzisiejszą uroczystość. To dla mnie miły zaszczyt i miły obowiązek. I pragnę pogratulować działalności na tej niwie. Zresztą nie ukrywam ogromnej satysfakcji z faktu uczestniczenia tu wśród zasłużonych na tej niwie bezpieczeństwa z komisariatu Skarbarii. Naprawdę, rozmawialiśmy właśnie z panem komendantem, z byłym komendantem. No Kalwaria to istotnie znany region i tak na mapie polskiego katolicyzmu, jak i na mapie polskiego biznesu. I jest okazja, ja sobie to drogą bardzo podziękować funkcjonariuszom w Kalwarii, z Wadowic i tym wszystkim, którzy skutecznie na tej niwie dbają o to bezpieczeństwo, po to, żeby ludzie spokojnie mogli się modlić, ale i biznes prowadzić. Serdecznie dziękuję, gratuluję i życzę zdrowia, bezpieczeństwa Bożego roku i satysfakcji w tej pracy i wspaniale się osiągnąć na tej niwie i dla waszych rodzin i dla wszystkich funkcjonariuszy. Bardzo dziękuję i proszę również liczyć na daleko tę życzliwość w tym roku. Tym bardziej, że Kalwaria w tym roku będzie świętowała 400-lecie relokacji miasta.
A więc będzie to poważne, gigantyczne wyzwanie i duchowe, i logistyczne, i sądzę, że ta współpraca nad nimi będzie dalej partnerska. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący jeszcze raz za to wyróżnienie, ale uważam, że są to jeszcze bardziej ważniejsze zasłużenie, ale dziękuję serdecznie. Zapraszamy pana Adama Latko z gminy Zbytkowice. Szanowni Państwo, ponieważ wójt gminy Zbytkowice nie mógł przybyć na dzisiejsze spotkanie, skierował tutaj do wszystkich, a na ręce zarządu list gratulacyjny z okazji czwartej rocznicy działalności. Z okazji czwartej rocznicy działalności regionu Katarzyna Żydowska składam wszystkim członkom serdeczną gratulację. Ze swojej strony deklaruję chęć współpracy i wyrażam nadzieję, że wspólny wysiłek zaowocuje dla całej społeczności. Życzę, aby świętowany jubileusz był inspiracją do realizacji kolejnych planów i zamierzeń wójt gminy Zbytkowice pana Juszczyńskiego. Dziękuję serdecznie. Myślę, że nasza współpraca będzie dalej kwitna, jeśli chodzi o urząd gminy Zbytkowice. Dla pana tutaj mam współpracy i myślę, że następne 3 lata również będą.